Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Ocena żywienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ocena jadłospisów prowadzi się pod kątem poprawności składu i doboru produktów dla odpowiedniej grupy żywieniowej. Do metod oceny jadłospisów należy metoda jakościowa i metoda ilościowa. Metoda jakościowa ocenia, czy jadłospis został właściwie zaplanowany i zrealizowany. Sprawdza częstotliwość występowania różnych produktów, głównie mleka i przetworów mlecznych, produktów pochodzenia zwierzęcego, warzyw i owoców. Ocenia urozmaicenie posiłków, techniki obróbki, smak oraz barwę. Ocenę prowadzi się metodą punktową, polegającą na punktowaniu elementów prawidłowego i racjonalnie ułożonego jadłospisu. Stosowana jest do oceny żywienia indywidualnego oraz zakładów zbiorowego żywienia. Metoda ilościowa ocenia jadłospis pod kątem zgodności z normami żywienia oraz pod kątem bezpiecznego spożycia, uwzględniając straty technologiczne powstałe podczas przygotowywania potraw. Obejmuje następujące metody. Metoda inwentarzowa szacunkowa polega na ocenie ilości produktów spożytych przez daną osobę w ciągu dnia. Oblicza się różnicę pomiędzy żywnością zakupioną a żywnością spożytą. Metoda wagowa polega na ważeniu przygotowanych i zjadanych potraw oraz resztek. Badanie trwa około 7 dni. Metoda bieżącego notowania polega na zapisywaniu przez osobę badaną ilości wszystkich zużytych i spożytych produktów w warunkach domowych w określonym czasie. Metoda chemiczno-analityczna polega na porównaniu zużytych grup produktów z zalecaną normą wyżywienia. Jeśli odchylenia nie przekroczą 10%, wynik jest dobry. Kontrolę właściwego żywienia prowadzi się na podstawie oceny stanu odżywienia za pomocą metody antropometrycznej. Jest to najbardziej popularna, polegająca na pomiarze masy i wysokości ciała, obwodów talii, bioder, grubości fałdów skórno-tłuszczowych, lekarskiej, która polega na oględzinach stanu skóry, włosów, paznokci i oczu, biochemicznej. Metoda biochemiczna polega na dokładnym określeniu poziomów białek, witamin, składników mineralnych, produktów przemiany materii, enzymów we krwi, moczu i innych płynach. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.